Czy tylko mi się wydaje, że Dom Strachu Reziego został zrobiony tak trochę po łebkach? Przecież najważniejsze jest to, by zdążyć z nowym formatem na okres Halloween, prawda? Hell-win. Znacie angielski. Zaznaczam, że sam format jest ciekawy i mi osobiście się podoba. Dom, w którym youtuberzy się straszą. Fajnie. Ale do rzeczy, o co mi chodzi. Czemu ktoś nacharał na kamerę? Bluzą później przetarł obiektyw i kurwa zostawił taką smugę. 2 razy ekran przecierałem, bo myślałem, że mi się wyświetlacz zepsuł. Już mój książę i kurwa ma lepszą jakość kamery. Nie wiem, może jako widzowie właśnie mieliśmy poczuć ten mroczny klimat. Wiecie, Dom Strachu, w chuj mgły, nie wiadomo co się wydarzy, a tak na poważnie. Już trudno, że taki materiał się nagrał. Z taką kamerą, z taką jakością kamery. Ale czemu jej używać do materiału? Ja rozumiem, że w kinematografii używa się często gorszych wizualnie kadrów, które za to lepiej przekazują ekspresję aktorów. Ale w tym wypadku użycie tak słabej jakości obrazu powoduje, że traci na tym całokształt i momentalnie okazuje się, że standard, do którego przyzwyczaił Rezi swoich widzów, nie został dowieziony. A i w ogóle, czy to czasem nie jest tak, że Rezi przy panelu z przyciskami ma dostęp do wszystkich kamer i widzi, że jakaś woła o pomstę do nieba? Bo to nie jest tak, że jakaś kamera zaparowała w jakimś kluczowym momencie w środku programu, tylko od początku jest z nią coś nie halo. Kolejnym przytykiem jest zbyt jednolity przebieg fabularny, nazwijmy to, przez co pozostał mnie lekki niedosyt po całym programie. Ale o co ja się dopieprzam? Ta seria Reziego ma 6 odcinków i każdy odcinek jest identyczny. Wszyscy siedzą w domu, co jakiś czas ktoś wychodzi z tego domu, w ogóle Dom Strachu, a ktoś wychodzi z domu, no nieważne. No i oprócz tego Rezi jak ma ochotę, to ruszy zdalnie żyrandolem albo zrobi wywiadówkę uczestnikom. I tak jest w każdym odcinku. Nie chodzi mi tutaj o to, że oczekiwałem, że Dom Strachu nagle się zamieni w stację kosmiczną i że będą tam grać w golfa. Tylko o to, że nawet finał niczym się nie różni od pozostałych odcinków. Kizo na fotelu, Natsu na kanapie i kto pierwszy się wystraszy. Zgaduj zgadula. Być może miałem za duże oczekiwania, bo uważam, że Reziego stać na więcej i że przynajmniej finał będzie na innych zasadach. Wręcz byłem przekonany, że będzie to jakiś duel. Losowanie, kto gdzie startuje w danym miejscu w lesie i normalnie 1 na 1, kto kogo szybciej zauważy i wystraszy, ten wygrywa. Jednak tak nie było i znowu siedzieli na kanapach. Ty, ona mrugnęła. O, jeszcze raz. Ona sobie zdaje sprawę? Co ona robi? Kaczek pewnie się bezwład. Nie, ja dzwonię do nich. Halo, no, słuchaj. Zwołuj tą bandę, bo kurwa pogrywacie sobie. Nie, tak nie może być. Nie kurwa co zrobiłeś, tylko koniec, nie? Koniec programu zaraz będzie. Wszystkich dole na stan. Odniosą takie subiektywne odczucie, że mimo, że Rezi sam w sobie nie jest uczestnikiem, to jego kurwa jest tam najwięcej z jakiegoś powodu. Znaczy oczywiście ma to sens, prawda? Gdyż to jest jego seria, ale jakoś tak, nie wiem, śmiesznie. Co wy o tym wszystkim uważacie? Napiszcie w komentarzu. By the way, wirtualne MVP Domu Strachu przekazuje Mini Mike'owi za wystraszenie Kiza, bo to był najlepszy moment całej tej serii. Hejte, hejte, kogo my tu mamy?